Prokuratury. Że państwo polskie zawiodło w tym przypadku. Jak słusznie dzisiaj zauważyła na komisji pani przewodnicząca Wasserman, no przepisy prawa, które obowiązują w Polsce, dawały gwarancję, że taka afera by nie wybuchła. Natomiast to ludzie zawiedli, to konkretni funkcjonariusze państwa polskiego zawiedli, że te przepisy, które miały gwarantować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bezpieczeństwo obywateli, nie zadziałały w sposób właściwy. I my musimy wykazać, którzy funkcjonariusze i w związku z jakimi powiązaniami do tego doprowadzili. Natomiast tutaj warto jeszcze małą dygresję uczynić, ponieważ na przedstawiciel Platformy Obywatelskiej w Komisji Śledczej, pan poseł Brejza, próbuje za wszelką cenę sprowadzić tory prac komisji na ślepy tor. Od wrzutek dotyczących skoków, a poprzez jakieś zdjęcia przedstawiające posłów na spotkania z organizacjami pozarządowymi, które nie mają kompletnie nic wspólnego, jak pan poseł Brejza nie jest w stanie tutaj tego przedstawić, do takich insynuacji, do jakich wczoraj się posunął pan poseł Brejza, mówiąc chociażby o tym, że na antenie Radia Maryja była reklama Amber Gold, że to powszechnie wiadomo jest, że na antenie Radia Maryja nie ma reklam, a to z racji na charakter rozgłośni i na charakter przepisów prawa, które